Cześć kochani, dzisiaj witam Was w kolejnym filmiku. Jest to filmik szalony, bo dziś będziemy razem testować tą oto farbę. Huczno o niej na YouTubie, huczno o niej na Instagramie, bo każda dziewczyna na wakacje chce właśnie mieć taki blask różu na włosach, czy fioletu, czy niebieskiego, czy nawet pomarańczowego koloru. Ja wybrałam kolor różowy i będę go robić razem z moją córeczką. Jak widzicie, już włosy umyte, bo trzeba nakładać, co jest bardzo dziwne, tą farbę właśnie na włosy umyte. Jest to L'Oreal Colorista Washout. No i niby producent tutaj obiecuje, że właśnie ten kolor różowy będzie nam się trzymać około 2-3 myć. Umyłam sobie włosy dobrze, nałożyłam sobie dobrą maseczkę, taką dobrze nawilżającą na włosy i będę się właśnie starała nałożyć ją. Tu mamy niby efekt żądany, który możemy uzyskać. Ja mam włosy na końcówkach rozjaśnione, więc powinnam mieć taki odblask różu. Moja córka ma troszeczkę ciemniejsze włosy, ale końcówki też ma dobrze rozjaśnione, więc powinno być coś między tym a tym kolorem. Zobaczymy, jaki będzie efekt naprawdę, czy to faktycznie będzie tak działało. Tubeczkę, kupiłam tylko jedną farbę, później widziałam troszeczkę tutorialów na YouTubie i widziałam, że ta jedna tubka jest mało wydajna, więc raczej polecam kupić dwa kolory, dwa opakowania. W środku oczywiście mamy instrukcję obsługi i rękawiczki, zobaczymy jakie są, jeśli nie, to użyję te do robienia paznokci. Nie, mogą być i te, widzicie, to są te typowe wielkie rękawice, a nawet są dwie pary, nie jedna. Tu jest 80 ml produktu. No i niby producent mówi, żeby właśnie nałożyć to w różny sposób. Byśmy nałożyły to o tak, na długość włosów jako pasemka, czy tylko na końcówki, albo i tak. Ja myślę, że wybiorę tą opcję. Nie chcę całych różowych włosów, chcę tylko właśnie tak troszeczkę od, nie wiem, troszeczkę odrostu w dół. Zobaczymy, jaki będzie ten efekt. No to co, zaczynamy. Włosy już są umyte i wysuszone, jak możecie zresztą zauważyć. Podzielę je na połowę. Są takie troszkę wilgotne. Trochę to na pewno stresuje włosy. Jest to takie troszeczkę dziwne, że nakładamy tą farbę na włosy już wysuszone. I żeby zrobić takie właśnie ombre, tylko właśnie takie ombre od połowy, najpierw sobie troszeczkę natapieruję włosy, tak tu na połowie długości. Rękawiczki obowiązkowo. Tutaj jest moja Tusia obok i czeka, aż ona też chce sobie nałożyć ten kolorek. Bierzemy naszą tubeczkę i wyciskamy kolor. Chodź tu blisko, Tusia, pokaż. Tutaj. Okej. Okay. Tu mamy moją Nusię. Zobaczcie, jaki jest napigmentowany ten kolor. No miejmy nadzieję, że tak złapie. I ja tak, na końcówki daję taką bardzo dużą ilość. Bo końcówki bym chciała tak bardzo, bardzo, bardzo różowe. Okej, bierzemy kolejną ilość. Bo na końcówki tego nie będziemy żałować. A teraz to, co mi pozostaje, tak troszeczkę rozetrę tutaj. Nie wiem, czy wy mnie widzicie dobrze. No. Miejmy nadzieję, że tak wyjdzie troszkę równo, bo obawiam się, że wyjdą mi plamy. Ale miejmy nadzieję, że nie. Dobra. Tak nałożyłam to na moje włosy. Zwiniemy to teraz.
I teraz zrobię moją córeczkę i to, co mi zostanie, jeszcze wetrę w moje włosy. Bo wydaje mi się, że tego jest troszeczkę mało na moje. Ale jej to bym chciała tylko, by miała taki efekt, taki tylko poświatę. Okej. Okay. Patrzcie, jaka fryzurka mi wyszła. Niechcący. Jesteśmy ubrane obydwie w takie ubrania trochę na co dzień. Bierzemy odrobinę naszego produktu. Tata przyjdzie z pracy. A kto nie zauważył, że mamy ten sam tatuaż? Na stacji to nie będziemy robić całych włosów, tylko takie pasemka. Na moich blond włosach myślę, że będzie bardzo widać. Na jej nie wiem. Tak to będziemy dobrze rozcierać większość na końcówki i tylko niektóre tak właśnie do góry posuniemy. Musia się cieszy. Koniec roku szkolnego, to można zaszaleć. Tak prezentuje się efekt końcowy. Na moich blond, bardzo blond włosach rozjaśnionych złapał bardzo, bardzo dobrze. Jak widzicie, ten róż jest taki intensywny. Niestety moja córeczka nie ma tak jasnych włosów jak ja i jak możecie zauważyć, ma takie włosy troszeczkę, końcówki są różowe, ale ten różowy nie jest taki mocny i tylko taki bardzo, bardzo rozjaśniony. Niestety efekt mojej córce się nie podoba absolutnie i chciałaby mocniejszy, także dokupię taki spray specjalny, żeby właśnie ten róż był taki bardziej intensywny. Ja z mojego jestem bardzo zadowolona. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że ten kolor, to nie jest taki kolor czy farba do włosów. Ma się wrażenie, że to jest taka maska, która obkleja włosy. Moje włosy właśnie po spłukaniu są takie bardzo, bardzo dobrze nawilżone, ale ciężkie. Więc myślę, że włosy będą miały problem, żeby utrzymać te włosy kręcone, przynajmniej moje włosy, zależy kto jakie ma. Włosy zakręciłam tą oto nowością u mnie, jest to Baby Bliss. To jest taka szczotka właśnie, która ma różne końcówki, testuję ją. Nakręcam właśnie dla Was tutorial, jak używać tego produktu, czy on faktycznie jest wart, jak zrobić włosy kręcone i proste tą szczotką, nazwijmy to tak. No a teraz wracając do koloru różowego, to jak najbardziej jestem zadowolona, jak możecie widzieć. Nawet są różne odcienie tego różu, jest taki pastelowy ten kolor w niektórych miejscach, gdzie tego koloru nałożyłam mniej, bardziej intensywny na końcówkach, gdzie tego koloru nałożyłam więcej. Nie starałam się być jakoś bardzo dokładna przy nakładaniu i mimo wszystko właśnie fajnie to wyszło, bo nie ma plam, tylko są takie fajne ombre. Wiele youtuberek skarży się, że jedna tubka nie starcza, jak najbardziej jest to mało. Jeśli włosy Wasze są grube, jeśli macie ich dużo, to z pewnością jedna tubeczka Wam nie wystarczy. Moje włosy są cienkie, nie są aż tak bardzo długie i jak najbardziej jedna tubeczka mi wystarczyła. Aczkolwiek gdybym miała tego więcej, to na pewno nałożyłabym tego więcej i ten kolor byłby chyba bardziej intensywny. Ja trzymałam farbę około 20 minut, nie 15, tylko 20. Nie myłam szamponem, później tylko spłukałam letnią wodą i właśnie taki jest efekt. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Nie efekt włosów, tylko ogólnie filmik. Dajcie znać w komentarzach. Ja myślę, że to jest fajne rozwiązanie właśnie na lato, na jakieś takie wypady, czy coś, żeby zmienić czasem, bo czasem mam ochotę właśnie, żeby zmienić look, żeby te włosy wyglądały troszeczkę inaczej. Będę wstawiać na Instagram zdjęcia tych włosów, a teraz Was żegnam. Cześć Wam!